Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Między mitem a rzeczywistością. Najważniejsze wydarzenia XX wieku. W grudniu tego roku można rozmawiać tylko o tym, co wydarzyło się w grudniu roku 1970, dlatego dziś dyskusja grudzień 1970 między buntem ekonomicznym a niepodległościową rewoltą, a Państwa i moimi gośćmi są dr Paweł Miedziński, oddział IPN w Szczecinie, autor licznych publikacji dotyczących grudnia 70 roku w Szczecinie, ale także badacz opozycji i oporu w ostatnich dwóch dekadach PRL-u, przede wszystkim oczywiście z perspektywy regionalnej. I doktor habilitowany Daniel Wicenty, oddział IPN w Gdańsku i Uniwersytet Gdański, autor publikacji dotyczących środowisk dziennikarskich oraz komunistycznego aparatu represji w latach 80. Badacz, który łączy elementy warsztatu historycznego z warsztatem socjologicznym, co pozwala nam na niektóre kwestie spojrzeć ze znacznie szerszej perspektywy niż normalnie dzieje się to w publikacjach wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Witam wszystkich widzów. Szanowni panowie, grudzień 70 roku to jest z pewnością jedna z tych dat, które są przełomowymi momentami w PRL-u. Grudzień 70 niewątpliwie wywarł znaczący wpływ na historię PRL-u, nie tylko dlatego, że wywoływał zmiany w polityce na poziomie centralnym, zakończył 14-lecie rządów Gomułki, a otworzył tą dekadę Gierka, ale także dlatego, że był później bardzo ważnym punktem odniesienia dla opozycji, która funkcjonowała już po 76 roku, która rodziła się jawnie, a także ważnym punktem odniesienia dla robotników, którzy strajkowali latem 80 roku. I do tych tematów dzisiaj będziemy nawiązywać. Natomiast wydaje się, że jedną z takich bardzo ważnych kwestii jest to, jaki był kontekst tego wybuchu protestów na Wybrzeżu, dlatego że 70 rok to właściwie w PRL-u czas, w którym nie podobno mówić o jakichś liczących się zorganizowanych środowiskach opozycyjnych. Opozycja znajduje się wtedy w defensywie. Przez 14-lecie rządów Gomułki obserwujemy kilka takich ognisk zapalnych pomiędzy władzą a społeczeństwem. Z pewnością ten spór z Kościołem, który apogeum swoje przybiera w czasie milenium, na pewno spór ze środowiskiem akademickim, z intelektualistami, który z kolei przynosi marzec 68 roku, a także spór w rodzinie komunistycznej, czyli w jakimś stopniu spór marksistów z marksistami, czyli spór z rewizjonistami. Ale chciałbym zapytać najpierw profesora Daniela Wicentego, jak ta sytuacja przed 70 rokiem, przed grudniem 70 roku przedstawiała się na Wybrzeżu Gdańskim? Czy możemy mówić o jakichś znaczących ośrodkach działań opozycyjnych w tym regionie, albo w ogóle jakie były nastroje społeczne przed tymi podwyżkami z 70 roku? Więc najpierw może pójdę za intencją tego pytania i spróbuję coś znaleźć, w ten sposób powiem. Niektórzy twierdzą, że w środowisku gdańskim środowisko ruchu znalazło pewien swój mały przyczółek i przez pewien czas to było całkiem mocne środowisko. Inna sprawa w stosunku do społeczeństwa regionu pomorskiego. Czasami się używa takich określeń, które miałby wskazywać na pewną odrębność, osobność i unikalność tej społeczności. To po części jest kwestia pewnych elementów etnicznych, to znaczy mamy społeczność kaszubską, która zawsze zdaje się być nieco osobna, a po drugie z racji procesów migracyjnych, powojennych, napływowej ludności, taki specyficzny miks po części środowisk kresowych, między innymi. Od biedy można byłoby tutaj się jakichś elementów zaczynu pewnego, czy też podłoża dla środowisk opozycyjnych doszukiwać, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to są bardzo mało ciężko uchwytne i ulotne sprawy. I w odniesieniu do tych różnych środowisk i grup, które wymieniłem, to
Dużo łatwiej jest zaobserwować co najwyżej jakiś taki naskórkowy, co najwyżej konformizm, jakieś takie socjalizowanie z systemem, które jest pozorne na użytek pewnych zachowań publicznych. W sferze prywatnej wygląda to pewnie nieco inaczej, ale to jest tyle. W zasadzie o żadnych środowiskach opozycyjnych dla Wybrzeża przed 70 rokiem nie możemy mówić, a dojdziemy jeszcze do kwestii skutków także grudnia. Potem przez kilka dobrych lat, w zasadzie aż do niemal końca tej dekady lat 70. także tych środowisk opozycyjnych w gruncie rzeczy nie ma. A jak ta sytuacja się przedstawiała w Szczecinie? W Szczecinie przedstawiała się podobnie, przy czym nie było Kaszubów, więc można powiedzieć, że w zasadzie nie ma żadnego zorganizowanego mniej lub bardziej oporu. Są poszczególne osoby, które wyrażają niezadowolenie z systemu, ale wydaje mi się, że to niezadowolenie czy formy jego wyrażania niespecjalnie odbiega od przeciętnej krajowej tutaj. Służba Bezpieczeństwa musi się czymś wykazywać, więc w każdym sprawozdaniu rocznym wynajduje ileś przypadków osób, które w liście napisały, że Sowieci rządzą w Polsce, że Gomułka jest zdrajcą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No powiedzmy, takich przypadków jest na poziomie około 100 rocznie. Czy to jest jakiś szczególny opór? No nie sądzę. Ale sam fakt, że one się pojawiają, cały czas trzyma Służbę Bezpieczeństwa w gotowości do działania. W stoczni na przykład w 59 roku wybuchł strajk. Strajk, który potrwał bardzo krótko, ale pojawił się, został zorganizowany komitet strajkowy, więc takie potencjalna możliwość zorganizowanego oporu istniała w zasadzie nieustannie. Stąd też były dużo zabiegów partii, aby ewentualne ogniska buntu błyskawicznie gasić. I tak się przez bardzo długi czas udawało. I właśnie to jest szalenie ciekawe w badaniu grudnia 70, co się takiego szczególnego wydarzyło, że wtedy się nie udało i ten bunt przyjął takie, a nie inną skalę. Do przebiegu grudnia 70 i w Szczecinie, i w Trójmieście będziemy wracali, ale jeszcze pewnie z kontekstu tego, co panowie mówiliście, już można się spodziewać, że odpowiedź na to kolejne pytanie nie będzie specjalnie rozwlekła, ale pytanie będzie się sprowadzało do tego, jakie i czy w ogóle jakiekolwiek echa marca 68 roku i a wcześniej milenium Chrztu Polski możemy odnotować. Najpierw zapytajmy o Trójmiasto. Czy to, co działo się wtedy w Warszawie w 68 roku i w miastach akademickich, to, co działo się w Gnieźnie, na Jasnej Górze i w wielu innych miastach w Krakowie, jeśli chodzi o milenium, dawało jakąś taką nadzieję na społeczne przebudzenie także na północy? Myślę, że rezonans taki w odniesieniu 68 roku jak Warszawa, czy też Gniezno w odniesieniu do 66 roku, to nie znajduje odbicia w Trójmieście, albo ma inny charakter. Milenium, to jak mi koledzy zajmujący się Kościołem podpowiedzieli, jest w stanie zebrać co najwyżej kilkaset osób na ulicy. To nie są żadne masowe wystąpienia, nic, co się przerodziło w demonstrację i coś, co by mogło ewentualnie zyskać charakter polityczny. Jeśli chodzi o rok 68, to jest to akurat o tyle ciekawe w odniesieniu do Gdańska, że są to jedne z większych w Polsce demonstracji. Około 20 tysięcy ludzi demonstruje. Potem także to się przeradza w coś w rodzaju bijatyki ulicznej w gruncie rzeczy. I tutaj ciekawa rzecz. Zazwyczaj się sądzi, że Warszawa jest tutaj bardzo studencka i akademicka, czy to dotyczy środowisk uniwersyteckich. Tak rzeczywiście jest po części. W Gdańsku ma to charakter, przynajmniej gdyby brać pod uwagę kwestię tego, kto był zatrzymany. Robotniczy, jak się okazuje. W czysto statystycznym wymiarze więcej robotników zatrzymano niż studentów na przykład. Zresztą podobno w Krakowie również takie dość zaskakujące proporcje także można było
zaobserwować. Rok 68 powiedziałbym, że jest to tyle ważny, że nie jest negatywnym punktem odniesienia, to znaczy tam nie ma żadnej traumy roku 68, dlatego że represje, jakie spadły na uczestników tych demonstracji, one były punktowe, one nie miały charakteru masowego i one w związku z tym nie mogły w żadnym razie być takim negatywnym punktem odniesienia. Coś sobie bardzo ciążyło na pamięci i wywoływało taki automatyczny strach przed zaangażowaniem w cokolwiek ryzykownego. Tak po prostu nie było. A dla Szczecina milenium i marzec 68 roku miały znaczenie rzeczywiście jakieś istotne, czy raczej przeszły bez echa? No to jest właśnie ciekawe pytanie, jak to się odbiło w grudniu bezpośrednio. Trudno tutaj wskazać jakieś, nie wiem, połączenie. Niemniej jednak milenium wzbudziło duże zainteresowanie i partia wykazywała szereg wysiłków, żeby zminimalizować to społeczne zainteresowanie milenium i bez większych rezultatów. Niemniej jednak manifestowanie katolicyzmu było pewną postawą polityczną. W związku z tym, jeśli gromadziły się pewne tłumy, no to te tłumy coś manifestowały, pokazywały władzy, gdzieś są sympatie. Nawet jeśli ludzie oddzielali co papieżowi Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie, łącząc jedne i drugie uroczystości powiedzmy, to jednak sam fakt masowości był pewnym wskaźnikiem zarówno dla jednej, jak i drugiej strony. No tutaj była też specyficzna sytuacja tak zwanych ziem odzyskanych, gdzie w 66 roku nie ma diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Papież uznaje cały czas układ przedwojenny, który jest jakby bardzo na rękę komunistom. Proszę zobaczcie, jak wasz papież popiera rewizjonistów. No, można w ten sposób to określić. A uroczystości milenijne były właśnie takie tym, co pokazywało polskość tych ziem, przywiązanie, więc jakby już do tej nowej rzeczywistości, do nowej ojczyzny i to było ciekawe zjawisko. 68 rok przebiegał dość podobnie jak w innych ośrodkach, które wielkomiejskich w Polsce. Były i manifestacje, i wiece, i studenci rozgorączkowani dyskutowali. Tylko tutaj jakby sprawnie działający aparat władzy potrafił, że tak powiem, rozbroić te nastroje. Choćby na przykład na Politechnice Szczecińskiej, największej ówczesnej uczelni, najważniejszej, na największym zebraniu ze studentami uczestniczył sekretarz propagandy KWPZPR, który brał udział w dyskusji i jakby sama choćby jego obecność tonowała w dużym stopniu nastroje, które mogły być, nie wiem, rewolucyjne, mogli wyjść studenci na ulicę, a jednak jego sama obecność, fakt, że siedział na sali, kilka zdań powiedział, już to znacząco zmieniły. Były zamieszki uliczne, były demonstracje, ale MO sprawnie, że tak powiem, z użyciem pałek i gazu łzawiącego w zarodku te demonstracje zdusiła i one nie przybrały jakiegoś masowego charakteru. Więcej, nawet ze wspomnieniach Jurczyka są takie informacje, gdzie on mówi, że robotnicy sami się szykowali jako aktyw robotniczy do rozprawy ze studentami, więc ta sytuacja była dość skomplikowana, więc mówienie później, że 68 szczególnie przyniósł jakieś, nie wiem, przełożenie na strajki, no jest dość ryzykowne. To jednak były różne światy. Niemniej jednak na przykład taka rzecz socjologicznie uważam. Jeśli ludzie co chwilę wiecują, są przy jakby przymuszani do wieców, czy organizowane są co chwilę wiece, w których załoga przerywa pracę i zamiast budować, produkować, dyskutuje czy wysłuchuje dyskusji, to później się okazuje, że ci ludzie mają gotowy schemat postępowania. Wystarczy tylko zamienić mówców, tych, którzy czytają z kartki gotowe, przywiezione materiały, na to, co chcą powiedzieć sami. Dlatego na przykład liczne wiece z 68 roku czy masówki, uważam, wykształciły pewien nawyk, że ci ludzie byli, dla nich było dość naturalne to, że można zostawić warsztat pracy na ileś godzin i brać udział w dyskusji. To bardzo ważne, jeśli można ad vocem i ciekawa uwaga, ale ja bym jeszcze do 66 roku wrócił, bo bycie katolikiem jest polityczne.
całym powojennym okresie w gruncie rzeczy, natomiast z Dwojga Złego, jeśli mamy już tłumy praktykujące, to lepiej, żeby one były w kościele podczas mszy. No bo to jest bezpieczne dość, prawda? Ci ludzie, jeśli się jakieś nadzwyczajne okoliczności nie pojawią, wychodząc z kościoła czy idąc do niego, nie zamienią się w demonstrantów w łatwy sposób. To jest dosyć trudne do wyobrażenia. I ja pamiętam taki podręcznik napisany na użytek Służby Bezpieczeństwa pod koniec lat 60. Miał chyba tytuł Psychologia tłumu, jak mi się wydaje, trochę inspirowana Gustawem Le Bonem. Napisał to Stanisław Mika, potem psycholog społeczny znany, który właśnie taką praktyczną radę dawał w tym podręczniku, że jeśli będzie dochodziło gdzieś do demonstracji, to być może poprzez prowokatorów i różne inne umiejętne zachowania manipulacyjne uda się skierować taki tłum do kościoła, bo w kościele on nie będzie się zachowywał agresywnie, więc może hasła religijne będą moderujące jakieś, może inne sposoby tutaj się pojawią i wejście do kościoła takich demonstrujących mogło przynajmniej częściowo rozładować napięcie społeczne. Tu od razu przypomina się książka napisana przez Adama Dziuroka z tym bardzo takim celnym pojęciem kruchtoizacja kościoła, prawda? To znaczy to w tą stronę zmierzały działania władz, działania reżimu, a z drugiej strony, co wydaje się też istotne, lata 70., które przyjdą po grudniu, to jest ten czas, kiedy z kolei bezpieka jest wykorzystywana do działań, które się nazywa lojalizacją hierarchii kościelnej wobec PRL-u i ten element, w którym hierarchowie kościelni mają być tą siłą, która nie sprzeciwia się w sposób jawny reżimowi, a raczej tonuje nastroje społeczne, będzie jedną z bardzo ważnych wytycznych do działania Departamentu IV. I tu, gdy z kolei pan doktor mówił o tych granicach diecezji, które wtedy jeszcze były nieczytelne, oczywiście z perspektywy Watykanu to wyglądało tak, że stałe diecezje można ustanawiać dopiero na tych terenach, które nie są sporne z perspektywy Watykanu, zatem dlatego, że PRL miał nieuregulowaną sprawę granicy zachodniej. Też i granice diecezji nie mogły być wytyczone, stąd administratury apostolskie, ale dlatego ten wątek jest ciekawy, że przecież właściwie tuż przed rewoltą z grudnia 70 roku Gomułka zawiera wreszcie porozumienie, które reguluje tą zachodnią granicę, porozumienie z Niemcami. To dopiero otwiera drogę do ustanowienia diecezji stałych, co zresztą Gomułka poczytuje sobie za jeden z większych sukcesów i to, co dzieje się później na wybrzeżu, jest dla niego dużym zaskoczeniem. Ale właśnie mówiąc o grudniu 70 roku i o tym, jaki był przebieg tego buntu społecznego, ja staram się panów, czy skutecznie, czy nie, i czy panowie się z tą tezą zgodzicie, czy nie, to za chwileczkę się przekonamy, ale staram się zwrócić uwagę panów na taki mechanizm, który wydaje mi się bardzo typowy dla tych polskich miesięcy, czyli zwłaszcza dla roku 56, 70, 76 i 80. Znaczy mechanizm, który sprawia, że coś, co wybucha jako bunt w dużej mierze ekonomiczny, czy motywowany kwestiami ekonomicznymi, przeradza się właściwie dopiero w trakcie trwania w taki spór polityczny z reżimem, czy przeradza się w działania niepodległościowe. To jest dość wyraźne, są te fazy tego protestu w 56 roku w Poznaniu. I tutaj mamy też sytuację taką, że oto w grudniu ogłoszona zostaje podwyżka, która obejmuje te podstawowe artykuły żywnościowe i nieco tak kolokwialnie mówiąc, no, władza jest nieco zdziwiona, że komunikat, który jest wydawany niemal równolegle o obniżce niektórych cen, nie przynosi efektu, bo jak się okazuje, jednak przed świętami ludzie są bardziej zainteresowani tymi podstawowymi artykułami żywnościowymi, a trochę mniej papą czy lokomotywami, które wtedy staniały. I to oczywiście może zaskakiwać, ale nie musi. I teraz pytanie, znowu, jeśli można, w układzie takim, że najpierw Trójmiasto, później Szczecin, to jest ta rzecz kluczowa. I na nią jednak mamy trochę więcej czasu, czyli geneza i przebieg tych protestów w Trójmieście. I jeśli pan profesor się zgadza z tą tezą, którą
gdzieś w tle stawiam. I jeśli to jest do pokazania, ze zwróceniem uwagi na te punkty kluczowe, które powodują, że z tego prostego wydawałoby się buntu związanego z podwyżkami cen, przenosimy się w tą nieco inną, głębszą sferę, która jest już realnym oporem wobec reżimu, a nie tylko domaganiem się pewnych rekompensat finansowych. Myślę, że kwestia genezy i kwestia dynamiki tego, co się po 14 grudnia działa, to są dwie różne sprawy, więc ja postaram się jakby na dwa takie pytania odpowiedzieć. Jeśli chodzi o genezę, to jak sądzę, trzeba zwrócić na następującą rzecz uwagę i myślę, że to może być pewien przytyk do nas historyków, po części, jak sądzę. Między 56 a 70 rokiem społeczeństwo zmienia się bardzo mocno. To, co zostaje Gomułka i to, z czym się żegna w 70 roku, to są dwa zupełnie różne byty. Jest prawie 5 milionów więcej obywateli, społeczeństwo jest cały czas bardzo młode. W połowie lat 60. wchodzą już pierwsze roczniki pierwszego powojennego wyżu. Przez te kilkanaście lat rządów Gomułki, w ślad za tymi bardzo dynamicznymi zmianami społecznymi, demograficznymi, to jest także zmiana struktura zamieszkania miasto-wieś, gdzieś w połowie lat 60. te dwie społeczności zrównują się, a potem już jednoznacznie miasto coraz więcej i więcej tego odsetka procentowego posiada. W ślad za tym nie idą żadne zmiany dotyczące funkcjonowania gospodarki, ani założeń. To jest cały czas bardzo siermiężna i centralnie sterowana i w zasadzie dość autarkiczna gospodarka. I co jest chyba najważniejsze, mamy to pokolenie, które już w zasadzie nie zna innej rzeczywistości niż PRL, dorastające po wojnie i nie mogące pamiętać specjalnie ani grozy wojny, ani wielkiej nędzy lat powojennych. I najzwyczajniej w świecie nie ma w ich życiu żadnej wielkiej traumy wiążącej się czy to z okresem stalinowskim, czy to z wojną, czy jeszcze z jakimiś innymi tego rodzaju momentami w historii wcześniejszej. Nie ma też oczywiście żadnego punktu odniesienia do II Rzeczypospolitej. To są ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, mają pewne swoje aspiracje, są też lepiej wykształceni niż w połowie lat 50. Tylko że system jest bardzo niewydolny, żeby ich aspiracje, przecież niezbyt wygórowane, spełnić. Chyba że jeszcze do tego wątku chciałbym wrócić. Dzieje się to kosztem w zasadzie zacharowywania się, to znaczy jest widoczne wśród stoczniowców, w Trójmieście na pewno, myślę, że w Szczecinie jest podobnie, takie zjawisko, że jest pewna grupa bardzo dobrze zarabiających robotników. To są na przykład dwukrotne średnie pensje albo jeszcze lepiej, tylko że to jest kosztem na przykład olbrzymiej ilości nadgodzin. To znaczy, że można niezłe pieniądze zarabiać i realizować pewne potrzeby konsumpcyjne, mniej oczywiste, ale kosztem po prostu zachorowania się. Zacharowania się i życia w dosyć ciężkich warunkach. No to jest na przykład także kwestia braku wyraźnego postawienia na rozwój budownictwa. No, pierwszym deweloperem powojennym stanie się dopiero Gierek i to jest chyba jakaś lekcja, jaką albo on, albo jego doradcy wyciągną z tego grudnia 70. Zresztą on otworzy też konsumpcję na wielu różnych innych polach. I z tego punktu widzenia ten grudzień 70 w ogóle nie jest jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem. To znaczy moja teza byłaby tutaj taka, że on się prędzej czy później musiał wydarzyć. I co więcej, takich punktów zapalnych, pan doktor tutaj wspomniał 59, ale potem są różne inne w latach 60 także takie wyraźne momenty, jeśli chodzi o większe strajki w większej liczbie miejscowości. W latach 60. w zasadzie można powiedzieć o pewnym ciągłym, stałym napięciu społecznym wynikającym z tego, że są oczekiwania co do pewnej jakości życia, które nie mogą zostać spełnione. Skutkuje to iloma strajkami, może nie demonstracjami, ale jednak
odnotowywane są bardzo wyraźne elementy niezadowolenia po prostu. I to, co ciekawe, nie jest żadnym elementem, który władzy pozwala nauczyć się rozładowywania tego napięcia podstawowego. No bo na przykład obserwuje się w latach 60. tak, że coś, co Marcin Zaremba nazwał chyba paniką cenową. Powtarzające się przypadki, kiedy plotka, pogłoska o tym, że coś może podrożeć, wywołuje paniczne reakcje w postaci wykupywania wszystkich towarów spożywczych ze sklepów, robienia zapasów, różnych innych takich nerwowych ruchów. Więc geneza moim zdaniem jest chyba między innymi taka, tak na roboczo to bym sobie określał, że demograficznie i społecznie to społeczeństwo jest kilkanaście lat później, po tym jak Gomułka dostał władzę w swoje ręce, jest inne. Ale nie zmieniło się nic poza tym, że właśnie jest więcej obywateli i to społeczeństwo jest młode i ma ambicje pewne i pewne potrzeby konsumpcyjne, które nie mogą zostać spełnione. Natomiast jeśli chodzi o przebieg samego grudnia, Gdańsk i Gdynia różnią się dosyć znacząco. Gdynia nawet w momencie, kiedy dochodzi do masakry, to jest kilka dni później po tym, kiedy się w ogóle zaczynają pierwsze demonstracje, starcia z milicjantami, 14 grudzień w Gdańsku. Dopiero po tej masakrze 17 grudnia tam dochodzi do jakichś masowych demonstracji, pochody idą ulicami Gdyni. Nawet wtedy nie dochodzi tam na przykład do masowego niszczenia mienia. Nie ma tam po prostu takich obrazków, jakie znać można z Gdańska, ze Szczecina zresztą także, prawda? Tam nie jest spalony żaden komitet, nie są palone łaziki, samochody, nie ma takich obrazków, że stoi szkielet samochodu z dopalającymi się oponami. Jest z jakichś względów ta Gdynia znacząco inna. Nawet w obliczu tego dramatycznego czwartku 17 grudnia. Natomiast jeśli chodzi o Gdańsk, wydaje się, że pewnym elementem zapalnym, który spowodował to, że ten gniew znalazł ujście w takich działaniach bardzo gwałtownych, to było bardzo konfrontacyjne chyba nastawienie samych milicjantów 14 grudnia, to już było widoczne, i 15 także. I w gruncie rzeczy, gdyby ktoś wykazał minimum dobrej woli i pewnego refleksu politycznego, żeby spróbować porozmawiać z jakąś reprezentacją tego tłumu, spacyfikować jakoś nastrój przez to, że podjęty byłby dialog, być może ten grudzień 70 w Gdańsku wyglądałby nieco inaczej. Natomiast wydaje się, że tam dosyć szybko, nie wiadomo wskutek jakiej decyzji nawet, tak mi się chyba wydaje, że ten proces decyzyjny nie jest tutaj jednoznacznie rozszyfrowany. Milicjanci zachowywali się zdecydowanie brutalnie. I to wobec tłumu, który nie był jeszcze tłumem skłonnym do rzucania kamieniami, do bicia się, do podpalania budynków czy czegokolwiek innego. Mam co prawda parę pytań dodatkowych, ale zanim będę próbował drążyć tą kwestię, to najpierw oddam głos panu doktorowi z pytaniem analogicznym w odniesieniu do Szczecina, czyli geneza i przebieg tych protestów w Szczecinie i jeśli są takie momenty, które możemy uznać za zwrotne w tym procesie, to także. Tak jakby samego polityczno-społecznego tła grudnia, to nie mam wiele do dodania, bo ono jest obiektywnie ogólne dla całego kraju, wydaje mi się. Tutaj co wyróżnia Szczecin, czy trzeba się zastanowić, dlaczego grudzień 70 jest głównie wybrzeżem. Operacja Jesień 70, którą przygotowywała partia z aparatem represji czy wojskiem, zakładała możliwość wystąpienia poważnego buntu społecznego wszędzie. No przecież wojsko było zgromadzone i w Katowicach, i w Krakowie. No najciekawsze, z tego co pamiętam, najsłabiej w Warszawie, co w zasadzie zaskakujące, bo przecież w marcu 68 roku najbardziej gwałtowna sytuacja miała miejsce przecież właśnie w Warszawie. Tymczasem od strony zabezpieczenia wojska
garnizon warszawski jest chyba względnie słabo reprezentowany. Co też dowodzi, teraz zajmuje się Biurem Ochrony Rządu i mnie zaskoczyło, jak późno tam zreflektowano się, że może być bardzo poważna sytuacja. I analiza godzinowa, bo zachował się dziennik oficera dyżurnego, kiedy zostaje wydana broń i jakim grupom, jak mają bronić Komitetu Centralnego, dowodzi, że to w zasadzie dopiero 17 grudnia biorą pod uwagę serio, że może się coś dziać na ulicach miasta, co spowoduje na przykład szturm na gmach partii, co jest zaskakujące w kontekście szczegółowego planu operacji Jesień 70. No, niemniej jednak ja uważam, że Szczecin wystąpił dlatego, że istniała pewna jakaś forma rywalizacji z Gdańskiem, szczególnie stoczniowej. Miasta są podobne, Gdańsk oczywiście, czy Trójmiasto jest znacznie większe, ale od samego początku funkcjonują na tych samych zasadach. Są w dużej części poniemieckie, ludność jest napływowa, musi oswoić te ziemie i spolszczyć, co jest procesem trudnym. Ludność jest napływowa, część jest tylko urodzona już w Szczecinie, ale rzeczywiście, tak jak pan mówił, cała generacja już jest urodzona i dojrzewa i nie zna tej rzeczywistości przedwojennej. W związku z tym to mówienie, że robotnikowi żyje się lepiej, bo przed wojną miał dwie koszule, a teraz ma cztery, to nikogo nie trafia. To jest argumentacja zupełnie chybiona, której Gomułka nie zdawał sobie zupełnie sprawy, bo dla niego to było naturalne. On widział ten postęp na powiedzmy własnych doświadczeniach, a to nie miało żadnego znaczenia. I przemysł stoczniowy był rozwijany centralnie, gospodarce planowej centralnie sterowanej, ale jednak starano się jakąś sztuczną, mniej lub bardziej rywalizację pobudzać, choćby puchar przewodni sztandaru pracy dla stoczni. To się wydaje, no nie wiem, śmieszne, zabawne dzisiaj, ale za tym szły premier. Jeśli Zjednoczenie Przemysłu Stoczniowego uznało, że w danym roku lepiej pracowały stocznie szczecińskie, to szczecińscy robotnicy mieli szansę dostać konkretne pieniądze. I zawsze jakaś była cicha rywalizacja o nowe maszyny, o to, kto to je dostanie, bo przecież te kontrakty i to, co kto będzie budował, no to nie wynikało z operatywności zarządu danej stoczni, a z bardzo wielu różnych politycznych, ekonomicznych przyczyn. W związku z tym, kiedy już wyszli na ulicę stoczniowcy Gdańska, przecież wiadomo, że przez blokadę informacyjną w Szczecin czy cała Polska, ale też szczecinianie, nie mieli jasnej, czytelnej, klarownej informacji. Zresztą, chcę tu dużo mówić, sama władza nie miała jasnej, czytelnej informacji. Jak się wnikliwie przeczyta zachowane protokoły z nagrań Centralnego Stanowiska Kierowania, to dzisiaj możemy zobaczyć, jak wiele nieprawdziwych informacji trafiało kolejne szczeble dowodzenia i jaki panował chaos w armii, w bezpiece i tak dalej, i tak dalej. To też miało bezpośrednie przełożenie na poszczególne elementy później wydarzeń w Szczecinie. Ale o tym, mam nadzieję, jeszcze będę miał okazję powiedzieć. W każdym razie to, że szczecińscy stoczniowcy zwołali wiec, wynikało moim zdaniem z tego, że poprzez radiostacje statkowe mieli więcej informacji niż na przykład, nie wiem, hutnicy w Katowicach, górnicy śląskich kopalń, czy nie wiem, jakieś inne zakłady wreszcie kraju. I no była też pewna jakiś rodzaj ambicji. Jeśli oni wyszli, oni strajkują, no to my też musimy, przynajmniej zwołamy wiec. A dalej sytuacja potoczyła się już w sposób nieco odmienny od Gdańska. No tutaj trzeba pamiętać, że bunt może powstać zupełnie nagle i niespodziewanie. Zależy, jaka jest oczywiście atmosfera. Czy ten bunt mógłby na przykład grudzień nastąpić w 65 roku albo w 72, gdyby nie wiem, nie wystąpił 70. A trudno tutaj stwierdzić, że jest to pewna jakaś gdybologia. Na przykład w 56 roku w grudniu w Szczecinie milicja próbowała zatrzymać pijanego obywatela. Zrobiła się z tego uliczna draka, która przekształciła się w zamieszki, które spowodowały splądrowanie i próbę podpalenia sowieckiego konsulatu, atak na komisariat i prokuraturę. Dopiero ściągnięcie dużych sił KBW pozwoliło odbić konsulat, którego nie udało się spalić. Nie wiem, firany nie chciały zacząć płonąć. Bo taka była atmosfera jeszcze października, pewnie jakiegoś rozwiecowania, jakieś uniesienia politycznego.
Ale już podejrzewam, że 2-3 lata później interwencja milicji w portowej knajpie nie spowodowałaby żadnych zamieszek politycznych, które miałyby się, nie wiem, skończyć atakiem na konsulat. No w grudniu 70 roku na wieść o tym, co się dzieje w Gdańsku, przecież nie od razu, przecież w Trójmieście 14, w Szczecinie nic się nie dzieje, 15 również, 16, kolejny dzień walk, ofiary i tak dalej, starcia w Gdańsku. I dopiero z nocy z 16 na 17 roku pojawiają się pierwsze ulotki, które nawołują do jakiegoś działania. Rano robotnicy, część robotników oczywiście, bo to nie jest tak, że zawsze wszyscy myślą jednolicie i mają to samo, ten sam cel i te same myśli, ale zaczyna się pewien ruch oddolny, oczekiwanie, że ktoś przyjedzie do stoczni, do tej stoczni się nikt nie pojawia, no to kolejne osoby, które wiecują, jeszcze więcej, aż impuls, jakim jest przybycie względnie małej delegacji z mniejszej stoczni, drugiej stoczni, bo w Szczecinie jest kilka stoczni, sąsiadującej z największym zakładem, czyli stocznią szczecińską imienia Adolfa Warkiewskiego, powoduje, że oni już coś robią, działają, no to idziemy. No i część osób, część stoczniowców wyszła ze stoczni, aby się udać do centrum, no jest około 2 kilometry, skoro władza nie przybywa do nas, no to my pójdziemy do władzy. To też nie jest tak do końca, że władza to lekceważyła. Oni tam gorączkowo, desperacko analizowali sytuację. W czasie, kiedy stoczniowcy powiedzą, część z nich, niewielka część, wychodzi ze stoczni, w Komitecie Wojewódzkim Partii trwa gorączkowa narada, gdzie aparat partyjny ze stoczni gorąco debatuje z pierwszym sekretarzem, co tutaj w tej sytuacji robić, jak tych ludzi zatrzymać. Nie zdążyli się naradzić, kiedy ci ludzie już wyszli. I to wyszła niewielka grupa, a milicja zaczęła realizować z góry zaplanowane działania i brutalnie przystąpiła do pacyfikowania tej grupy. Użyła gazu łzawiącego i tak dalej. Kiedy stosunek sił milicyjnych do demonstrujących był jednoznacznie po stronie władzy, ci ludzie wrócili do stoczni. I wtedy dopiero fala wzburzenia spowodowała, że z zakładu wyszło znacznie, znacznie więcej ludzi, od razu, że tak powiem, wściekłych, gotowych do konfrontacji. I kolejna próba blokowania tej już drugiej grupy, czy nawet drugiej i trzeciej, bo z tej stoczni remontowej również przybywały kolejne grupy, spowodowała, że doszło do walk ulicznych, gdzie milicja nie miała szans. Mimo że milicja była szczególnie przygotowana do pacyfikowania. Były opracowane szczegółowe plany, powołano NOMO, nieetatowe oddziały MO, które ściągnięto z całego województwa, co też powodowało pewien chaos, bo to byli milicjanci, którzy nie znali miasta. W związku z tym zachowywali się w tym mieście dość chaotycznie, niesprawnie, no bo jeśli oficer dyżurny wzywa jakieś oddziały na określoną ulicę, a oni muszą pytać przechodniów, gdzie ta ulica się znajduje, no to nie działa właściwie, że tak powiem. Poza tym dość szybko zużyto środki gazu łzawiącego, no a poza tym determinacja i ta złość stoczniowców, których tak potraktowano, nie inaczej, spowodowała, że te walki uliczne przeniosły się później do centrum i rozbiły tą blokadę milicyjną. Pod Komitetem Wojewódzkim Partii zebrał się tłum, ale też tylko garstka ludzi była aktywna. Żądano, oczekiwano wyjścia kogoś i jakby rozmów, ale pierwszy sekretarz Antoni Walaszek uciekł, czy inaczej, może nie tyle uciekł, co ewakuował się na z góry upatrzone pozycje do sztabu, zgodnie zresztą z planem. No ale kiedy dzisiaj mamy łączność nieporównywalnie lepszą niż w tamtych czasach, wtedy stracono z nim kontakt. Nie było komu wydawać decyzji, poleceń. Pojawiło się wojsko, które nie otrzymało żadnych konkretnych rozkazów, poza tym, że ma przybyć pod komitet. Przybyły transportery opancerzone, otoczyły komitet i stanęły, co ludzie interpretowali jako przejście wojska na stronę buntu. No bo tutaj moim zdaniem dynamika tego jest wręcz odwrotna. Najpierw, wydaje mi się, wręcz był bunt polityczny, nie taki, jak nazwijmy go górnolotnie, niepodległościowy, bo ja nie znam żadnego hasła typu Sowieci precz do domu i żądamy wolnej, demokratycznej Polski i 5 przymiotnikowych wyborów.
ale one nie musiały być formowane. No jeśli ludzie stoją i a część z nich rzuca kamieniami w gmach partii, no to jest już wystarczająca deklaracja polityczna. Zresztą sam udział w tym, że oni tam po prostu stali, się przyglądali, co było postawą, nie wiem, 99% zebranych, już był polityczną manifestacją. Są też setki zachowanych zdjęć funkcjonariuszy Wydziału B, którzy fotografują stojących ludzi. Dzisiaj oglądamy te zdjęcia i możemy, nie wiem, bardzo ciekawe jest źródło do mody z tamtego okresu, bo ci ludzie nic nie robią, stoją. Dopiero później pojawiają się zdjęcia rzucających kamienie, wchodzących na jakieś, nie wiem, budynki czy niosących transparenty. Ale generalnie ci ludzie stojąc wyrażali postawę polityczną. Wojsko nie ma rozkazów, dzieci wchodzą na transportery, ktoś podpala budynek, nie ma rozkazu bronić, nie ma rozkazu, nie wiem, jest rozkaz gasić co prawda, ale no, dla straży pożarnej. Straż gasi, ale sąsiednie budynki, bo nie pozwolono gasić komitetu. Komitet płonie, dym jest olbrzymi, widać go z kilkudziesięciu kilometrów. Jest w zasadzie tak duży jak w czasie nalotów z czasów wojny. Więc wszyscy wiedzą, że dzieje się rewolucja na ulicy. Dopiero po czasie pada rozkaz strzelać i wtedy to wojsko, na którego transporterach były zatykane hasła wojsko z ludem i nikt tych transparentów nie usuwał. I naprawdę ci żołnierze, przecież służba zasadnicza była z poboru, wydają się być całkowicie po stronie ludzi. To wojsko zaczyna strzelać, wtedy sytuacja zmienia się dramatycznie, a w kolejnych dniach wojsko aktywnie uczestniczy w pacyfikacji buntu. To patrole wojskowo-milicyjne wyłapują wszystkich tych, którzy próbują coś organizować, próbują manifestować, czy próbują jakieś walki uliczne rozgrać, czy w ogóle stworzyć. To w ogóle jest mnóstwo ciekawych podobieństw między Gdańskiem a Szczecinem i tak się zastanawiałem, to czy coś więcej niż to, że to są dwa portowe miasta, w gruncie rzeczy poniemieckie, z ludnością napływową w znacznej mierze, ale także myślałem o tym, że topografia pod kątem miejsc, gdzie jest przemysł w tych miastach, to jest w gruncie rzeczy taka XIX-wieczna chyba, to znaczy one są w centrum. Jeśli tutaj była informacja, że 2 kilometry z jednego do drugiego miejsca, 2 kilometry dobrym krokiem marszowym, to się przechodzi w 20 minut. W Gdańsku to centrum ścisłe to jest w zasadzie zlepione ze stocznią i z wszystkimi innymi dookoła wielkimi zakładami pracy. To znaczy, że w kwadrans może nagle w sprzyjających okolicznościach wyjść kilkadziesiąt tysięcy, no z 15 tysięcy ludzi na ulicę i już jest problem polityczne. Więc to są bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenia właśnie co do tych podobieństw, tak no, sądzę. Tutaj to jest Gdańska tak, i tak samo, no, pewien układ, pewnie rozwój urbanistyczny miast przebiegał podobnie, rzeka warunkowała przemysł stoczniowy, rzeka zawsze była w centrum i tak dalej. No tutaj jak stoczniowcy wychodzą i dochodzi do walk ulicznych przy stoczni, to chwilę później, kiedy tam płoną pojazdy milicyjne, razem ze stoczniowcami idą mieszkańcy. I trzeba też wiedzieć, że no, dzielnica portowa to nie była dzielnica radców prawnych, adwokatów i lekarzy. To była dzielnica, gdzie lepiej wieczorem było się nie zapuszczać. Więc w związku z tym liczba osób, które miały ochotę przyłożyć milicji czy władzy, była duża i błyskawicznie się pojawiała. Ale też momentalnie pojawiają się transparenty i hasła polityczne. Błyskawicznie. To jest, jeśli wierzyć chronologii według zdjęć zachowanych przez właśnie Wydział B, to jest 2-3 godziny i już są hasła. Inna kwestia, że się Wydział B był akurat na te hasła wyczulony, prawda? To oglądamy także, jeśli porównamy na przykład sobie przy tego typu kwestiach zdjęcia z pielgrzymek papieskich, to wiemy, że z kolei tam była sytuacja taka, że zwłaszcza na pierwszej pielgrzymce tej 79 roku transparentów, które miałyby mieć wymowę jednoznacznie polityczną, było bardzo mało, ale głównie one są na fotografiach Wydziału B, no bo tego obserwatorzy szukali. Ale rzeczywiście te hasła są niezwykle istotne, ale ja bym jeszcze podręczył trochę pana profesora, bo pytanie, które wydaje się kluczowe, teraz sprowadzałoby nam się do pytania takiego.
Dlaczego Trójmiasto? Dlatego, że Szczecin już wiemy, że dlatego, że Trójmiasto. Natomiast to jest rzeczywiście, gdy my wcześniej mówiliśmy o tym, co działo się przy innych polskich miesiącach w innych miastach, to tutaj też możemy spojrzeć na to z perspektywy tego, co po ogłoszonych podwyżkach dzieje się w całej Polsce i można powiedzieć, ta frustracja jest. Ona jest bardzo różnie manifestowana. Czasem są to jakieś krótkie bardzo, ale jednak, jak to wówczas eufemistycznie określono, przestoje w pracy. Czasem to jest tak, że pojawiają się jakieś napisy w szatniach, w zakładach pracy. Czasem to jest tak, że pojawiają się często nawet takie rysowane kredkami czy ołówkami jakieś plakaciki czy hasła. Ale nigdzie indziej nie dochodzi do takiego wybuchu społecznego buntu. I czy w ogóle jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego w Trójmieście ten bunt rzeczywiście wybuchł? Co było takiego specyficznego? Powiem szczerze, w zasadzie powinienem powiedzieć, że nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że nie jest mi znany żaden model socjologiczny z konieczności, który by pokazywał właśnie, że są pewne elementy czy warunki, które muszą być spełnione, żeby wybuch niezadowolenia społecznego przybrał takie rozmiary w jakimś konkretnym miejscu. Natomiast częściowym i niedoskonałą odpowiedzią na to pytanie może być to, że być może w Szczecinie wyglądało podobnie, ale z pewnością jeśli chodzi o Gdańsk, jeśli chodzi o osoby najbardziej zaangażowane w te protesty, to znaczy mam tu na myśli na przykład wzięcie udziału w bycie częścią strajku, bycie jakimś przywódcą strajkowym, bycie członkiem komitetu strajkowego, względnie rozpoznane przez Służbę Bezpieczeństwa takie role liderów ad hoc czasami wytworzone w czasie tych protestów i demonstracji wskazywałyby na to, że ta grupa to była elita robotników. To nie był najbardziej zdesperowany, można by powiedzieć, wynędzniały proletariat. To nie byli ludzie, którzy mieli coś nie mieli nic do stracenia. Bardzo słabo zarabiają, żyją nędznie i są w pewnym sensie postawieni pod ścianą. Jest doskonały zbiór dokumentów, który to właśnie pokazuje. Krótko po grudniu 70 roku Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła taką wielką akcję ankietyzacji uczestników zajść, demonstrantów, także komitetów strajkowych i oni zebrali dokładnie 1666 takich ankiet. Dotyczyło to robotników Szczecina, Gdyni i Gdańska. I jeśli dobrze pamiętam opracowane przez samych esbeków wyniki, to by wynikało tyle, że spora część tych zankietyzowanych robotników, czyli w domyśle, tak mi się wydaje, ta awangarda protestu, to była, jeśli chodzi o zarobki, elita robotników. Zarabiali bardzo dobrze, mieli takie dobra, to wiadomo akurat z innych badań prowadzonych przez gdańskiego socjologa Marka Latoszka. Mieli takie dobra, jakich przeciętnie przeciętnym domie się nie widziało. W gospodarstwie domowym była zazwyczaj pralka i telewizor w mieszkaniach robotników stoczniowych, znacznej części. I więc może ze względu na to, że właśnie awangardą tego protestu byli właśnie ci najlepiej zarabiający, szanowani prawdopodobnie także ludzie, do których inni robotnicy mieli zaufanie, z jakimś już doświadczeniem, nie pracujący tam po kilka miesięcy, ale znacznie dłużej. Może to jest jakiś drobny element odpowiedzi, dlaczego Gdańsk. Bo wbrew jakiemuś takiemu, bym powiedział, stereotypowemu wyobrażeniu, to nie były właśnie takie nędzne masy proletariackie, tylko właśnie elita raczej robotników, która nadawała ton tym protestom. I tu trochę tu mogłem powiedzieć, no, jeśli chodzi o Szczecin, no to mamy pewną analogię prawie jeden do jednego z Trójmiastem.
jest wyjście, znaczy jest wiec, wyjście, starcia, krew, gaz, ogień, płonie komitet, znów starcia, znów krew, strzały, śmierć. I tu się już drogi rozchodzą. Bo, i jeszcze jeden element. Próba strajku. Tworzenie komitetu, czyli jakiejś elity, która pokieruje chaosem, która nada przemocy, która się dzieje na ulicach, jakiegoś sensu i powstrzyma tą przemoc, przekuwając ją w jakieś pozytywne rozwiązanie. No bo ile można, że tak powiem, wrzucać kamieniami i podpalać gmachów? No w Szczecinie spalono 4 gmachy. Komitet partii, Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych, biura SB i próbowano podpalić więzienie. Czy zaatakować, szturmować, podpalić i jeszcze Urząd Miasta, czyli Miejską Radę Narodową. I w Szczecinie powstaje komitet. Komitet nie tylko nie zostaje rozbity, ale zaczyna tworzyć organizację dla ogólnomiejskiego komitetu strajkowego, który staje się realną władzą w mieście. Partia przestaje sprawować swoją funkcję, przestaje rządzić. I to jest sytuacja po raz pierwszy w Polsce po 1944 roku. Tak. Gdańsk jest spacyfikowany, Szczecin. A w Szczecinie jest strajk. I żeby być w tym komitecie, po pierwsze trzeba było mieć odwagę cywilną, żeby się publicznie z imienia, nazwiska przedstawić. Bo co innego, anonimowo w jakimś ferworze, adrenalinie atakować nawet najpierwszej linii, szturmować komendę wojewódzką. A co innego stanąć przed, nie wiem, kilkuset osobami, powiedzieć tak, zaufajcie mi, ja wiem, co trzeba zrobić, tak żebyśmy, nie wiem, zyskali, żeby cofnięto te podwyżki, żeby nikogo nie karano. To była jedna z podstawowych rzeczy, żeby nikogo nie ukarano za strajk. Trzeba pamiętać, że wtedy strajk przecież był karany, a organizacja strajku, nie pamiętam ile, ale ilośletnim więzieniem była zagrożona. I znajdują się tacy ludzie. Duża część z nich należy do partii. To też jest, nie wiem jak w tym komitecie, który został rozbity, rozkładały się, że tak powiem, przynależność organizacyjna. Ale w szczecińskim komitecie, ten, który stanął na jego czele, on był człowiekiem partii. Mimo to on przeciwko tej partii de facto występuje. Komitet działa, podpisuje porozumienie z władzą lokalną. Oczywiście to porozumienie ma ograniczoną tam moc, ale najważniejsze i oczywiście nie wiadomo, czy zostałoby spełnione, jak gdyby nie dalszy bieg wydarzeń. Ale sam fakt, że po raz pierwszy po wojnie udało się wynegocjować, stworzyć komitet i usiąść do rozmów, moim zdaniem ma fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w kontekście drugiego strajku styczniowego, na który przybył Gierek. Rzecz, ewenement, Gierek przybywa w styczniu najpierw do Szczecina, a później idzie do Gdańska. Tylko, że najpierw w Szczecinie, mam nadzieję, że o tym też porozmawiałem, bo to jest kluczowe. Jest dyskusja z robotnikami, ze strajkującymi, a w Gdańsku już z aktywem, z założenia raczej go w pełni popierającym. Tu jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, umknęło mi, przepraszam. Do tego mam nadzieję wrócimy, to znaczy, że pan doktor sobie przypomni, co istotnego jeszcze chciał do tej wypowiedzi dodać. Natomiast to pan profesor częściowo pewnie odpowiedział na pytanie, które mi chodzi w tej chwili po głowie. To znaczy, gdy na początku mówiliście panowie o tym, że ten rok 70 to jest też o tyle istotny moment w dziejach PRL-u, że właściwie mamy już do czynienia w dorosłym życiu z pierwszym pokoleniem wychowanków PRL-u. To oczywiście zmienia sytuację. Ja bym tutaj zwrócił uwagę na takie tezy, które wielokrotnie powracają w opracowaniach historycznych, to znaczy pokazujące, że właśnie ten czas pomiędzy odwilżą 56 roku, a w dużej mierze jednak rokiem 76, po którym dopiero zaczyna się rodzić jawna opozycja, był takim czasem pewnego, nazwijmy to wprost, marazmu w środowiskach opozycyjnych, dlatego że ten
te lata, końcówka lat 40., początek lat 50. to czas, kiedy represjami stalinowskimi zostają zdławione te dwa pokolenia, czyli budowniczych II Rzeczypospolitej i wychowanków II Rzeczypospolitej, którzy przeciwstawiają się sowietyzacji, komunizacji Polski tuż po wojnie. I potem ta teza powraca w wielu opracowaniach, musi wyrosnąć nowe pokolenie, tak jak już pan profesor podkreślał, które nie ma tych doświadczeń represji lat stalinowskich i jest w stanie się reżimowi przeciwstawić. Ta teza powraca też, pytanie na ile trafnie, na ile słusznie w odniesieniu do lat 80., kiedy mówi się właśnie, że ten rok 89. i strajki z wiosny czy z jesieni roku 89, w której główną rolę jednak odgrywają młodzi robotnicy, też ta dynamika wśród tych młodszych robotników jest tak duża wówczas dlatego, że oni nie pamiętają represji stanu wojennego i są od tych traum wolni. I tutaj padło to stwierdzenie o tym, że jeśli mamy tych 25-latków, można powiedzieć, ci najstarsi urodzeni w PRL-u mogą mieć lat 25, ci urodzeni w czasie wojny trochę więcej. Czy w ogóle właśnie także na bazie tych ankiet, o których pan wspominał, i czy są podobne, czy mamy podobną wiedzę w Szczecinie? Czy możemy powiedzieć coś o tym przekroju tych protestujących? Czy rzeczywiście jest tak, że protestują ludzie, którzy są tym nowym pokoleniem? Czy mamy tam ludzi znacznie starszych, którzy ten stalinizm jakoś w miarę świadomie pamiętają? A może jest tak, że właśnie niewiele jesteśmy w stanie o tym przekroju protestujących powiedzieć? W zasadzie powinienem był przeanalizować już wcześniej systematycznie wszystkie 1666 ankiet i byłbym w stanie powiedzieć wtedy coś wiążącego. To zresztą ciekawe, że do tej pory nikt po to nie sięgnął. To są akta jesieni 70, na wyciągnięcie ręki to jest. Ja znam tylko kilka ankiet dotyczących, ważnych dla akurat Gdańska postaci. Tam przecież i Lech Wałęsa przecież się pojawia, ale także Henryk Lenarciak i parę innych takich postaci. Jak sobie tych kilka przypominam, to rzeczywiście są dwudziestokilku albo trzydziestokilkulatkowie. To są robotnicy dobrze, przynajmniej ponadprzeciętnie zarabiający. To są w zasadzie wyłącznie ludzie będący ludnością napływową, urodzeni na Kresach, w różnych miejscowościach Polski południowo-wschodniej i z innych miejsc także pochodzący. Część z nich członkami PZPR-u jest, tak jak tutaj było wcześniej wspomniane, lub też działało w tych oficjalnych związkach zawodowych. W odniesieniu do niektórych odnotowane są także takie specyficzne cechy charakteru, dlatego że akurat SB była uwrażliwiona na wyłapanie, zidentyfikowanie potencjalnych liderów, to znaczy osób, które potrafią dzięki swojej charyzmie, dzięki swojemu kapitałowi społecznemu ewentualnie stać się takimi liderami buntu w przyszłości, stąd potem oni byli także oczywiście obserwowani przez całą dekadę lat 70., a przynajmniej część z nich. To tyle potrafiłbym powiedzieć. To tak, ad vocem tylko zwrócę uwagę na takie bardzo ładne określenie, które się pojawia w pierwszej połowie lat 50., właśnie gdy Bezpieka z kolei szuka takich liderów na wsi, w prawicy ruchu ludowego, i oni tam są określani jako wodzireje. To są wodzireje na wsi, których się tropi. Jeśli chodzi o Szczecin, trudno mi się odnieść do tych, jaki był przekrój społeczny tych, którzy brali udział w walkach ulicznych, bo to trzeba by rozróżnić dwie rzeczy. Tych aktywnych w demonstracjach, walkach i tak dalej, to mi się wydaje, że to dość spontanicznie się rodziło i tutaj można by tych, których zatrzymano, badać, ale przecież niekoniecznie zatrzymano tych najaktywniejszych, tylko tych, których udało się zatrzymać. Zresztą w Szczecinie zatrzymania miały miejsce dopiero w kolejnych dniach, bo przede wszystkim, bo to tylko część osób zatrzymano pierwszego dnia i to niewielką. Gro aresztowanych, później pobitych przez ścieżki zdrowia to są zemsta milicji za porażkę z 17 grudnia, ale dopiero w kolejnych dniach.
kiedy pod osłoną wojska, można powiedzieć, wyłapują z ulicy tych, których uznają za podejrzanych. Ale czy oni poprzedniego dnia atakowali komitet, komendę i tak dalej, trudno to określić, bo ci ludzie się jakby rozpłynęli, a po 40, 30 czy 50 latach nie sposób jest tego zbadać. Co innego można powiedzieć o tych, którzy strajkowali, czy przede wszystkim działali w komitecie. Te komitety były dość liczne. Po tam 20 kilka, powiedzmy, osób i chyba 27 kolejnym, nie chciałem teraz skłamać, ale no były to duże grupy. I był pełen przekrój, można powiedzieć. Oczywiście byli to ludzie związani z zakładem, ze stocznią czy z innymi tam firmami, ale byli to ludzie o bardzo różnym wykształceniu. Jeden z doradców stoczniowych, Lucjan Adamczuk, zrobił później doktora, zresztą był wtedy studentem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KCPZR, także, a jednocześnie socjologiem stoczniowym, więc on doskonale znał nastroje i udzielił szeregu bezcennych porad, a później działał w komisji robotniczej, która była solą wokół władzy, bo to był taki oddolny, rzeczywisty, prawdziwy samorząd, zalążek jakiejś opozycji politycznej i dołożono wszelkich starań, zresztą skutecznie, żeby zlikwidować ten twór i go zniszczyć. No to są bardzo różni ludzie, od prostych robotników, którzy mieli problem ze skleceniem poprawną polszczyzną kilku zdań, ale wielkie, gorące serca, po ludzi, którzy mieli prawnicze wykształcenia, a pracowali w stoczni, jak jeden z członków komitetu. Także, bo zatem to były dwa komitety, ten grudniowy nie pokrywał się tym styczniowym, ze stycznia, bo został zorganizowany na innych zasadach, zresztą kto inny był liderem. Właściwie nawet była idea, żeby tym razem bo te komitety wybierały same załogi wśród ludzi, którym ufano, których znano, lubiano, nie wiem, ceniono z jakiejś przyczyny i które oczywiście miały chęć i odwagę brać udział w tym komitecie, bo to przecież nie, za tym nie szły żadne apanaże, a potencjalnie wyłącznie problemy. No i mimo to znaleźli się ludzie, którzy w tym działali. Także były bardzo, bardzo różnorodne przekroje. No, był na przykład też wiekowo, byli ludzie bardzo młodzi i z krótkim stażem pracy w stoczni i ludzie, którzy przepracowali w tym zakładzie całe swoje życie, powiedzmy od kiedy ten zakład przeszedł w ręce Polski i tak dalej. Mieli, no nie wiem, ci, którzy nie mieli żadnych doświadczeń wojennych z racji wieku i był jeden były więzień obozu, który zabił po wojnie kapo. Także to był człowiek o dość twardym charakterze, jak nie mam. Także to był pełen przekrój. Niestety w Szczecinie nie zachowała się dokumentacja dotycząca w ogóle stoczni. Została skutecznie zniszczona. Znamy tylko część z tego późniejszego okresu 70 roku. Sama nazwa, aktywni, wskazuje, że poświęcono im bardzo wiele uwagi. Dość dużo materiałów udało się zachować dzięki temu, że kopie trafiały do Warszawy dotyczące lidera drugiego strajku. No to cała masa jest kombinacji, jak go unieszkodliwić politycznie oczywiście. Rozważano przeróżne opcje, od mianowania go dyrektorem jakiegoś zakładu i liczono, że to go rozmyje, on nie przyjął takich propozycji, przez skompromitowanie go, aż ostatecznie skutecznie zrealizowano tą koncepcję. Edmunda Bałukę, lidera strajku, zasugerowano mu, że grozi mu śmierć i lepiej, żeby uciekał. I przez podstawioną agentkę zaoferowano mu, on jeszcze zebrał pieniądze na łapówkę, a w ramach ustaleń w centrali w Warszawie, specjalnej naradzie, ustalono, że dostanie paszport, żeby mu zasugerować, że musi tylko zapłacić łapówkę, że ktoś tam ma kontakty i żeby uciekł na zachód. I liczono, że on zniknie na tym zachodzie, a tymczasem on zaczyna na zachodzie działać i jest on takim zalążkiem pierwszej opozycji, można by powiedzieć. Tyle, że działa z perspektywy zagranicznej. Na przykład wysyła czasopismo Szerszeń, które własnym sumptem wydaje, które ma pobudzić jego dawnych współpracowników ze stoczni do działania. Jednym z nich jest Marian Jurczyk, postać później bardzo znana, który jest jednym z adresatów tego szerszenia. Pisma jawnie nawołującego bezpośrednio do walki z systemem. Tam są takie, w każdym numerze szerszenia lista postulatów, jej otwiera odzyskanie Wilna i Lwowa, wyprowadzenie wojsk sowieckich z Polski i tak dalej. To już nie ma żadnego owijania w bawełnę, czy to są twarde, jasne, określone postulaty. Czy realne, no to jest już inna kwestia. Jeszcze, jeśli można, chwilę chciałbym się zatrzymać na
przy sprawie tych komitetów, dlatego że tu oczywiście mamy ileś takich wątków, do których można się odnosić. To znaczy z jednej strony już w grudniu 70 roku dostrzegamy postacie, które będą odgrywały rolę kluczową w sierpniu roku 80 i nie ma wątpliwości, że to doświadczenie z grudnia na ich życiorysy i na ich postawę te 10 lat później wywarły znaczący wpływ. Ale mamy też pewną zapewne naukę czy postawę władzy. I to jest ten element, który jest istotny. To znaczy tutaj też mamy sytuację taką, w której w grudniu 70 roku dzieje się coś, co nie przynosi efektu, czyli powstaje komitet ogólnomiejski. On ma jakieś postulaty. Tu można by się zastanowić nad tym, jakie one są, ale wśród nich się pojawiają i takie postulaty, które będą przywoływane dekadę później. Jest podpisywane jakieś porozumienie z władzą, więc też możemy sądzić, że te 10 lat później władza no nie miała specjalnych oporów, żeby w ten sposób prowadzić swoje działania, bo miała już podobne doświadczenia sprzed dekady i nie przynosiło to z kolei jakichś daleko idących wstrząsów, ale to właśnie nie przynosi tak fundamentalnej zmiany, jak w sierpniu roku 80. Jakbyśmy się mogli na chwileczkę zatrzymać nad tym, na ile, czy do którego momentu ten bunt jest rzeczywiście spontaniczny, a w którym momencie pojawiają się próby organizowania go właśnie w formule takich komitetów strajkowych i czego wówczas ci członkowie komitetów oczekują. To znaczy czasem się pojawia w literaturze takie spojrzenie, że właściwie te bunty przed rokiem 80 i rok 56, 70, 76 to były kolokwialnie ujmując coś na wzór buntu Spartakusa. To znaczy bunt niewolników, w którym właściwie ci buntujący się wiedzieli, że można podpalić komitet, można wyjść na ulicę, ale właściwie na realną zmianę nie ma co liczyć. No tu wygląda, że jednak w Szczecinie ten pogląd był zupełnie inny, to znaczy działania komitetu raczej wskazują na to, że była nadzieja na to, że jakąś realną zmianę w tej sytuacji się da uzyskać. No, wiesz, ten bunt był w mojej ocenie całkowicie spontaniczny i wyjście na ulicę i walki uliczne i podpalenie komitetu i tak dalej. I też powstanie nie było komitetu strajkowego i przyłączenie się stu kilkunastu, jak się ocenia, 117 różnych zakładów, nie tylko ze Szczecina, ale na przykład z Barlinka, to jest 100 coś kilka metrów od Szczecina, ale zakład produkujący na potrzeby stoczni też podjął strajk, no to tam kształtowały się koncepcje, tam nieustannie, ciągle debatowano, spierano się, to uczono się o strajkach, mnóstwo czytano codziennie w prasie, że strajkuje we Francji, że strajk generalny we Włoszech i tak dalej. A nie oczywiście w naszym systemie, czy po tej stronie żelaznej kurtyny, gdzie tu oczywiście żadnych strajków miało nie być. Więc jakieś doświadczenie, jak strajkować, generalnie wiedziano, czy wyobrażano sobie pewien mechanizm, ale ścierano się z codziennością. No, strajk był okupacyjny, nieprzygotowany. Skąd wziąć żywność? No to się spontanicznie pewne rzeczy robi. Okazało się, że piekarnie chcą dostarczać chleb. Jest blokada, no to się przerzuca ten chleb. Przychodzą rodziny. No to wszystko tam się tworzyło na bieżąco i na przykład no, temperowano masę rzeczy. Albo pojawiały się osoby no, z jakimiś fantazjami zupełnie. No, myślały, że tak może można, albo że trzeba. No, na przykład, żeby pojawiła się wojska ONZ jako rozjemcy. No gdzieś słyszano, czytano w gazecie, że wojska ONZ tu, wojska ONZ tam. Czemu ten ONZ nie miałby do Szczecina przyjechać? No to tam tych ludzi, no oni się w jakimś stopniu znali, albo znali, mieli wspólnych znajomych, albo znał ktoś kogoś. No więc wyciszano w sposób naturalny pewne najbardziej roszczeniowe rzeczy. Pytanie jest, czy lokalna władza, wojewódzkie, czy partyjne mogły cokolwiek zawrzeć porozumienie? No, podejrzewam, że nie mogły, ale no prowadzono negocjacje przez wiele godzin, zrywano je, wracano do nich, starano się prowadzić na neutralnym gruncie w technikum budowy okrętów, które jest blisko stoczni, ale już nie na terenie stoczni, ale też nie w żadnym z gmachów, powiedzmy, administracji partyjno-rządowej. Zresztą komitet był spalony, więc nie bardzo było gdzie. Prowadzono to w atmosferze
znacznie cięższej niż stan wojenny. W stanie wojennym doszło w zasadzie do użycia kilkunastu czołgów, które blokowały jeden zakład, jeden czołg wjechał, rozbił bramę. W stanie w grudniu 70 na ulicach Szczecina było kilkaset pojazdów wojskowych, różnych, od czołgów przez te transportery Scott, wozy rozpoznawcze, ciężarówki, te kolumny w kółko jeździły, padały strzały. Część osób została ranna w kolejnych dniach, więc smród gazu łzawiącego i tak dalej. To była jakaś trauma. Zresztą powszechna plotka głosiła o tysiącach zabitych, co przy blokadzie informacyjnej, zakłamaniu mediów i tak dalej. I tysięcy strzałów, które oddano, głównie w powietrze, ale jednak seriami strzelano, było bardzo prawdopodobne. Więc ci ludzie negocjowali w sytuacji, kiedy nie wiedzieli, czy wrócą do domu, czy ich rozstrzelają i w worku gdzieś zwłoki wrzucą albo do jakiegoś dołu. Więc tutaj te postulaty były tworzone. Jednym z głównych i najważniejszym postulatem grudniowego strajku był obietnica władzy, że nikt nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Oczywiście walczono o cofnięcie tej podwyżki. Już w tej chwili nie chciałem skłamać, nie pamiętam, jaki był efekt tych negocjacji grudniowych. No, najważniejsze było to, że władza zgodziła się, że obiecała, oczywiście kłamała, podejrzewam, ale aż nikogo nie ukaże, bo szykowano się do rozprawy, do siłowego rozwiązania i strajku. I gdy w styczniu wybuchł, to też gromadzono siły i środki do pacyfikacji. Nawet jest takie zdjęcie garaży milicyjnych, gdzie właśnie już część sprzętu została zgromadzona. Styczniowe negocjacje już są na szczeblu ogólnopaństwowym. To dokładnie zostało powtórzone w sierpniu 80 roku. Nikt już w sierpniu nie zamierzał dyskutować z władzami lokalnymi. Wiadomo było, że władze lokalne nic nie mają do powiedzenia i nie ma to sensu. Od razu w sierpniu 80 roku oczekiwano kompetentnej komisji rządowej. I taka się pojawiła i zawarła przecież porozumienia. Debata Gierka z robotnikami. Gierek przyjeżdża nie sam, tylko przywozi ze sobą premiera, ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. No nie wiem, kogo jeszcze mógłby z osób, które mają realną władzę, przywieźć ze sobą. No w zasadzie są wszyscy. Gierek był doskonałym manipulatorem. Jeśli chodzi o jego sposób podejścia do negocjacji, do strajku. Przecież sam te strajki organizował jako młody działacz Komunistycznej Partii Belgii. I następnie tłumił, jak w 1951 roku, na czym chyba jego kariera się tak na dobrą sprawę zaczęła, bo on stłumił strajk w 1951 w kopalni zresztą, w której zginął przed wojną w wypadku jego ojciec i jego dziadek, więc on był człowiekiem swoim, zjechał na dół do tych ludzi, co było niewyobrażalne dla nie wiem, przedstawicieli władzy i wrócił z zakończonym strajkiem. I to samo zrobił w Szczecinie. W Szczecinie on tak rozmawiał z tymi ludźmi i wsłuchiwał się ich i kiwał głową i potakiwał i przekonywał. Zresztą bardzo ciekawe rzeczy mówił też inni, że łamano się chlebem na koniec z Gierkiem. Naprawdę wierzono, że będzie nowa, lepsza Polska, że ta władza, kiedy Gierek, tak jak z tym carem, car jest dobry, tylko go dwór okłamuje. No tak samo z Gierkiem było. Wierzono, że te informacje nie docierają do niego, bo gdyby dotarły i wiedziałby, jak robotnikowi jest źle, jakie jest zakłamanie, że milicja biła i tak dalej, to na pewno polityka byłaby inna. Oczywiście romantycznie naiwne, ale część osób w to wierzono. Zresztą atmosfera była właśnie taka, że łamią się chlebem. Zresztą jest bardzo ciekawe, że zdjęcia z tego upublikowano w lokalnej prasie. Później zdjęcia, dokładnie te same, dostały nagrody na ogólnopolskim konkursie fotografii prasowej z tej debaty. A rok później SB już konfiskowała je jako materiał nielegalny, antysocjalistyczny i tak dalej. Wymazano tą pamięć o tej debacie. Nagrania z debaty z Gierkiem były traktowane tak samo jak jakieś, nie wiem, przemycane materiały z Zachodu. I może to przecież samo. A co mówił najciekawszego Jaruzelski? Jaruzelski oczywiście poza tymi bzdurami, że o niczym nie wiedział, i to mówił do Gierka, że niech władza, niech partia nie myśli, że kiedykolwiek więcej w historii Polski Ludowej wojsko polskie zostanie użyte przeciwko społeczeństwu.
11 lat później wprowadza stan wojenny. Ciekawe, jak się z tym czuł. W każdym razie jest to na nagraniu, jak mówi. Jest też ciekawe zdjęcie, ja to tak bardzo lubię przez pryzmat zdjęć, bo one są bardzo ciekawe do analizowania, czasem bardziej niż dokument. Jak Gierek łamie się chlebem z robotnikiem, to ta komisja, która przyjeżdża, dyrektorzy stoczni, zjednoczeni i tak dalej, wszyscy siedzą. I wstaje drugi do łamania się chlebem, czyli uważa się za drugiego po Gierku Jaruzelski. Nie Jaruszewicz albo Szlachcic, ale właśnie Jaruzelski. Zresztą na przykład Szlachcic, jaki opowiada rzeczy, że milicja strzelała wyłącznie do bandytów, którzy próbowali porywać więzienie. No to przecież ta szmer się rozszedł po sali, bo wszyscy wiedzieli do kogo, kiedy i jak strzelała milicja. Tak ubolewał, że no tak była, to były błędy, było źle, milicjanci są tak prymitywni, są źli, no bo nikt nie chce się do tej milicji garnąć. Że jakby wartościowi ludzie przyszli, to byłoby inaczej. Że może stoczniowcy chcą wstąpić do milicji, że są etaty, że są braki. No, tak przez wiele godzin dyskutowano. No i ostatecznie, trzeba tu powiedzieć, stoczniowcy zaakceptowali podwyżkę. Gierek im mówił, że sytuacja jest tak tragiczna, tak zła, a dobro Polski, dobro kraju wymaga jej wprowadzenia. I oni przyjęli to i zaakceptowali. Dopiero łódzkie włókniarki powiedziały, że nie, one tego nie akceptują. I już na sam hasło, że teraz kolejne strajki będą w innym, no to Gierek, że tak powiem, jego ekipa natychmiast się poddali, wycofali z wszystkiego, oczywiście na pewien czas. Gdańsk i Gdynia, to jeśli chodzi, bo wyszliśmy od kwestii tych komitetów strajkowych, no to one w zasadzie nie zdążyły rozwinąć skrzydeł, bo bardzo szybko zostały spacyfikowane. Część trafiła do więzienia w Wejherowie, część do aresztu w Gdańsku, więc krótki żywot ich. Natomiast wydaje mi się, że dwie dosyć istotne lekcje z tego traumatycznego grudnia, które 10 lat później będą dobrze przez wszystkich traktowane jako oczywiste, że nie wychodzimy ze stoczni w żadnym razie. No i kwestia zapewnienia sobie niezależnego sposobu informowania o tym, co się dzieje, dlatego że ze względu na tą spontaniczność i żywiołowość, co prawda w grudniu 70 roku w Gdańsku była podjęta próba, żeby na przykład spróbować wykorzystać gdańską rozgłośnię radiową. Nie zostali tam robotnicy wpuszczeni. Zresztą prawdopodobnie już wtedy techniczne możliwości na to nie pozwalały, bo łączność została ucięta. Tak samo nadajnik, zdaje się, w Chwaszczynie został już wcześniej przez SB zabezpieczony, że w razie czego on też już nie mógł nadawać. Próbowano także sforsować dom prasy w Gdańsku i wykorzystać maszyny drukarskie do tego, żeby coś tam wydrukować. To się też nie udało. A 10 lat później to już wygląda zupełnie inaczej. Pod tym względem do strajkowania są robotnicy znacznie lepiej przygotowani. Dzięki tej odpowiedzi trochę przechodzimy do tych pytań ostatnich już w czasie dzisiejszego spotkania, to znaczy już mamy te pierwsze tezy mówiące o tym, na ile przebieg grudnia 70 miał wpływ na kształt protestów 10 lat później na Wybrzeżu, ale najpierw to może pierwszego pana doktora bym chciał prosić o takie spojrzenie, jakie były skutki protestów z grudnia 70 roku w kolejnych latach, to znaczy jak skala tego protestu, jego krwawe stłumienie, jak to wszystko wpłynęło na to, co dzieje się i w postawach społecznych, i w świecie opozycyjnym, tak to nazwijmy, w Szczecinie po grudniu 70 roku, w dekadzie lat 70. No Szczecin, zdaniem niektórych badaczy, zyskał Szczecinian wtedy. Czy to jest teza do udowodnienia, to kontrowersyjne pytanie na inną okoliczność. Na pewno był punktem zwrotnym w historii powojennej miasta. No, Szczecin staje się Polski w 45. Wszyscy ciągle wiedzą, że był prasłowiańskim miastem i tak dalej. Mniej lub bardziej w to wierzą. Ale nie miał jakiegoś takiego rzeczywistego elementu łączącego. I ten grudzień 70 roku no, na pewno wpłynął na to. Promieniował. No, to jest trudne do wychwycenia, ale ludzie chwalili się tym. To w listach widać, że piszą o tym, że u nas było strajk,
to, no, te, coś, czego nie było, o czym nie informowano przecież społeczeństwa. Dowiadywano się, co się dzieje z plotek, które się jakoś rozchodziły. Popłynęły duże pieniądze na rozwój miasta, bez wątpienia. Domy z Leningradu, z fabryki domów specjalnie sprowadzane do Szczecina, które do dzisiaj cała dzielnica, można powiedzieć, służą. Bardzo rozbudowano stocznię. Zakupiono mnóstwo zachodniego sprzętu. To jest jakby kolejna taka fala rozwoju stoczni. Ona tak nigdy się nie rozwijała równomiernie, tylko takimi skokami. To jest właśnie jeden z takich dużych skoków. Bardzo bano się też tej stoczni. Też na wielu polach są zmiany. Jest też oczywiście dymisja szefa bezpieki, który uznano nie poradził sobie, zwłaszcza z nieprzewidzeniem i niezapobieżeniem manifestacji antypochodu 1 maja, kiedy w ramach oficjalnych obchodów przed trybuną przemanifestowały tysiące ludzi, z czego dziesiątki czy setki pod hasłami żądamy ukarania winnych zbrodni grudniowych i tak dalej. Zdjęcia ocenzurowano, nagranie oczywiście również, ale ta manifestacja kosztowała utratę stanowiska szereg osób, w tym szefa bezpieki, który został zesłany do bratnich Niemiec. Stocznie nieustannie odwiedzał Gierek i lub Jaroszewicz lub razem. Ja naliczyłem co najmniej 8 takich wizyt po grudniu. Gomułka ani razu nie był w stoczni szczecińskiej. Raz był Syrankiewicz. Przyszedł, popatrzył, 2 zdjęcia zrobiono, więcej go nie było. Gierek co chwilę przyjeżdża. Podejrzewam, że z troską pytać się, jak tam, czy wszystko dobrze, czy nie będziecie się znowu buntować. No i wydawało się, że nie. A kolejny sierpień 80 roku też tak samo, zaskoczenie. Wszystko się wydaje dobrze, a następnego dnia już nie jest dobrze. I to tak samo zaskoczenie, jak Gomułka był zaskoczony, że mu towarzysze dziękują, a przecież jeszcze miał tyle do zrobienia, tak samo Gierek. Ta sama sytuacja i to jest zaskakujące, że nie wyciągnięto jakby żadnych wniosków i powtórzyła się ta sytuacja. I tak samo to, jak pan profesor wspominał, wyciągnięto przede wszystkim wnioski o to, jak organizować strajk. Ale nie ma takiego łatwego, prostego przełożenia, że ci zasłużeni, powiedzmy, działacze grudnia stali się automatycznie działaczami sierpnia. Różne są postawy. Wypłynął Jurczyk. Bez dwóch zdań. W zasadzie wtedy dopiero się pojawił na jakiejś tam scenie politycznej i społecznej. Ale nie był oczywisty kandydat do stanięcia na czele. Były inne osoby i one się wycofały po doświadczeniach z grudnia. Nie chciały już drugi raz ponosić tej odpowiedzialności, wiedziały, z czym to się wiąże. No, jest taka życiowa anegdota osoby, którą poznałem. Był członkiem Komitetu Grudniowego. Bałka nie mógł stanąć. Bałka po tym, jak został na Zachodzie, bardzo chciał. Wrócił do Polski. Wrócił, żeby działać w stoczni, założyć partię. Nawet stworzył partię i nieustannie próbował. Tylko fatalnie trafił, bo przyjechał z fałszywym paszportem, który kupił, albo mu służby francuskie, nie wiem, podsunęły. Gdzieś na targu, z doklejoną brodą, inkognito, jako Francuz, i pojawia się, poprzeskoczył przez mur w stoczni i rano jest już w stoczni, otoczony swoimi dawnymi współpracownikami. Milicja czy władze nic nie mogą mu zrobić. Nielegalnie przekroczył granicę, jest w stoczni, próbuje coś organizować, ale już karty są rozdane. Jurczyk jest na czele, a przyjechał jesienią 80 roku. Później trafia do internatu, więzienia i tak dalej. To już jakby inna część jego heroicznej legendy. Ale ten, tak jak wspominałem, członek Komitetu Strajkowego z grudnia 70 roku, żona mu powiedziała, nie, absolutnie, nie pójdziesz tam. A miał wielkie szanse zostać przewodniczącym w sierpniu 70 roku. Ale mu żona nie pozwoliła, bo już nie chciała powtarzać tego stresu, tego, że tak powiem, tych obaw, które towarzyszyły wtedy w 70 roku. No i to tak jak właśnie, strajk okupacyjny, nie wychodzimy, nie dajemy się sprowokować, żadnych walk ulicznych, nie została wybita w sierpniu 80 roku ani jedna szyba, a osiągnięto sukces porozumienia. I Trójmiasto? To ja bym zwrócił uwagę na
dwa inne pola mniej oczywistych skutków. Wydaje się, że coś, co Gomułka już zaczynał, ale bardzo niemrawo to szło, jeśli chodzi na przykład o budownictwo, to zostało jednak wyraźnie impuls wyszedł od władzy, że mieszkania muszą być budowane znacznie szybciej i znacznie więcej musi ich być, więc na przykład sądzę, że część dużych osiedli gdańskich, ale to może dotyczyć także innych dużych miast w Polsce, budowanych z tak zwanej wielkiej płyty, które się nie zaczęły zresztą budować za Gierka, ale już wcześniej, zdaje się w latach 60., to przyspieszyło i na przykład niektóre wielkie obiekty na Przymorzu Gdańskim, tak zwane falowce, to jest pierwsza połowa lat 70., one wtedy zostały ukończone. I oczywiście to jest tak, że całe to przynajmniej częściowe odblokowanie aspiracji konsumpcyjnych, innego trochę stylu życia wobec Polaków. Do pewnego stopnia to się udawało, czy do pewnego momentu potem znowu się załamało. Inne pole nieoczywistych skutków jest takie, że gdzieś na przełomie lat 60. i 70., ale wydaje mi się, że Grudzień jest tutaj katalizatorem, Służba Bezpieczeństwa znacznie przestawia tory swojego działania na inwigilację środowisk robotniczych. I o ile jeszcze w latach 60. tam są oznaki tego, że środowiska dawnego WiN-u są cały czas kontrolowane, jakieś poakowskie, jakieś inne tego rodzaju, PSL-owskie, to lata 70. to już zupełnie na inne tory jest ta SB przestawiona, z czym się wiążą także nowe kariery nowego pokolenia, można by powiedzieć, SB-ków i co ciekawe, ta wymiana nieco generacyjna w swoim charakterze ma miejsce tuż przed grudniem 70. roku w SB. To jest bezpośrednie pokłosie marca 68. Mniej więcej wtedy bardzo dużo zmian na stanowiskach kierowniczych esbeckich następuje. Ale wydaje mi się, że najważniejsza rzecz to jest właśnie, jeśli chodzi o SB, nowe kierunki działania i chodzi bezpośrednio o te środowiska robotnicze, wielkich zakładów przemysłowych. Coś, co do tej pory było zaledwie jednym z elementów, w latach 70. to już wydaje się jest jednym z kluczowych. Tutaj jeśli chodzi o rolę SB, to oczywiście to jest sprawa operacyjnego rozpracowania aktywni przeciwko członkom najpierw Komitetu Strajkowego, a później Komisji Robotniczej, którą przekształcił się naturalnie ten komitet. I on zaczynał grupować ludzi, którzy no, mieli coś, chcieli coś zrobić, powiedzieć, co było absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia partii. No i starano się ich zantagonizować, skłócić ze sobą, ściśle kontrolować i rozbić to środowisko, które dość dynamicznie się rozwijało i to się udało. Bo Łuka został marginalizowany był i ostatecznie wyjechał za granicę, na co liczono, że przestanie działać mylnie. Jurczyk został tajnym współpracownikiem bezpieki. No, jednym właśnie no, przy tym był ten nacisk po grudniowy, żeby tych ludzi, którzy wykazali się ponadprzeciętnymi zdolnościami organizacyjnymi, aktywnością właśnie zneutralizować. W perspektywie oczywiście dłuższej nie miało to znaczenia, bo trend był nie do powstrzymania, ale no, szereg działań podejmowano. No, dwie osoby poniosły śmierć, powiedzmy to, zdaniem różnych osób, nie do końca jasnych okoliczności. Ja się z tym niespecjalnie zgadzam, ale no, w każdym razie przekonanie społeczne było takie, że ich śmierć jest nienaturalna. Czy ona rzeczywiście była nienaturalna, to jakby jest drugorzędne w tym momencie. Ale takie przekonanie panowało i nastąpiła marginalizacja. No co na przykład było najskuteczniejszym mechanizmem, który skłócał środowisko dawnych działaczy strajkowych? Rozdział mieszkań. Jedni już mogli dostać, inni nie.
No i teraz było pytanie, czy życie codzienne, no bo okazało się, że no nie obali się systemu, Grudzień nie naruszył Związku Radzieckiego, sojuszy i tak dalej. No i życie się toczy dalej. Można dostać mieszkanie, można go nie dostać. No i to już powodowało szereg antagonizmów, które były jeszcze celowo oczywiście podsycane. No bardzo ciekawa jest sytuacja tajnego współpracownika, pseudonim Bolek, szczecińskiego stoczniowca, który był aktywnie zaangażowany właśnie w grudniu 70 roku. Stąd go właśnie wyłuskano jako bardzo cennego później współpracownika. I on z donoszenia na tych ludzi Bałuki, na to, co Bałuka robił z Francji, tę przesyłkę materiałów, którą od pewnego momentu całkowicie kontrolowano, o czym nie zdawał sobie oczywiście sprawy Bałuka i wysyłał kolejne numery, które od trzeciego numeru już całkowicie kolportowała według swojego klucza, żeby zobaczyć, czy lojalnie się zachowają, czy też nielojalnie wobec PRL-u obywatele, dalej dystrybuowała. No więc ten tajny współpracownik osiągał dwukrotnie większe dochody z donosów niż ze swojej pensji robotniczej, która wcale nie była też taka niska. Ale był problem, że nie dostawał właśnie mieszkania, bo był uznawany za warchoła, za tego związanego ze środowiskiem, tych, którzy mieszają i tego złego. I on pisze taką właśnie skargę w którymś momencie, czy w jego imieniu oficer prowadzący, że Bolek jest w dylemacie, bo jest wiernie nam służy, mieszka z rodziną w dwóch pokojach, a jest ich pięcioro, czy tam sześcioro. Został skreślony z listy mieszkań jako warchoł. I co teraz? Dać mu to mieszkanie, co go zdekonspiruje, czy trzymać agenta, który wreszcie zrezygnuje, bo będzie miał dosyć tego. Ostatecznie dostał mieszkanie. Prawie stał się ofiarą własnej wiarygodności. To oczywiście jest też ten element, no, który jest bardzo ważny, to znaczy symboliczne znaczenie grudnia 70 roku i z perspektywy Trójmiasta, gdzie potem toczą się te spory z władzą o pomnik ofiar grudnia, ale także grudzień 70 roku powraca w tej symbolice i roku 76 i sierpnia roku 80. Ale biorąc pod uwagę to, że nasz czas już dobiega końca, chciałbym panów prosić, najpierw pana doktora, później pana profesora, o taką krótką puentę do tego, o czym dziś mówiliśmy i oczywiście no, wywołam tą puentę tytułem spotkania, to znaczy grudzień 70, czy bunt ekonomiczny, czy niepodległościowa rewolta, jak chcielibyśmy patrzeć na ten z polskich miesięcy? Ja uważam, że była to rewolta, nawet tak pozwoliłem sobie nazwać album wydany w tym roku na dotyczący tego, co się działo na ulicach, jako rewolta, jako spontaniczna, dynamicznie rozwijający się bunt szerokich grup społecznych, a nie jakichś powiedzmy elit, który nie był żadną jednak rewolucją, która wymaga rewolucjonistów, przygotowania, nie był powstaniem, które wymaga, nie wiem, planowania. Był właśnie rewoltą. Wszystko w PRL-u było polityczne. Czy ktoś właśnie stał pod komitetem, to była rodzaj manifestacji, bo powinno go tam nie być. A on stał. Stał tworząc tłum, który patrzy jak płonie komitet, więc jego bierna, wydawałoby się, postawa jest w istocie aktywną, więc wszystko jest kwestią definicji, co uznamy za opór, co uznamy za walkę o niepodległość, co uznamy za walkę o lepszy byt. Na stoczni malowano hasła. Polityka zagraniczna rządu nie budzi naszych żadnych zastrzeżeń. Ale no, to już wybrzmiewa z tego, że wewnętrzna budzi. To jest raz. A dwa, pisanie tych pewnych haseł no, służyło swoistej asekuracji, bo nie tylko można było być atakowanym jako, nie wiem, wróg PRL-u, ale też wróg jako Polski, bo co to znaczy, że podpisanie porozumień z Niemcami budzi nasze zastrzeżenia i nie chcemy uznania granicy na zachodzie, nie chcemy ziem zachodnich, nie chcemy Szczecina w granicach Polski, chcemy go, nie wiem, zwrócić. No właśnie, więc wszystko w PRL-u było polityczne, więc w zasadzie każde działanie, nawet najdrobniejsze, było przejawem mniejszego lub większego oporu. Mnie się ta definicja rewolty bardzo podoba, przy czym gdybyśmy analizowali to w sferze tego, co widać przez pryzmat postulatów, rzeczywiście one mają charakter socjalno-ekonomiczny
to jest taka samo narzucająca się, nawet nie definicja, to widać wprost. Jest znane zdjęcie Stoczni Warskiego zresztą, zdaje się, gdzie jest taka wielka plansza z hasłem: nasz strajk ma charakter czy podłoże ekonomiczne, a nie polityczne. Ale oczywiście prawie wszystko, czy w zasadzie wszystko może mieć charakter polityczny. Z tymi też zastrzeżeniami, czy też rozszerzeniami, o których mówiliśmy tutaj wcześniej. Natomiast no, ja się jakoś zupełnie nie mogę zgodzić z postawieniem tego drugiego członu, czy to. Nie widzę elementów niepodległościowych, w zasadzie niemal żadnych. Jak próbowałem spróbować znaleźć jakieś elementy symboliczne, czy to ze zdjęć, czy z różnych innych materiałów, to są jakieś drobinki, to jest jakieś tło drugorzędne, trzeciorzędne. To są flagi biało-czerwone, ale nie w jakiejś ilości, nie wiadomo jakiej. Na zdjęciach z Gdyni kilka ich widać. To są może jakieś elementy słynnej ballady o Janku Wiśniewskim. Jeden z ostatnich wersów mówi o chleb i wolność i nową Polskę. No, od biedy mógłbym to nadinterpretować w takim duchu zrywu niepodległościowego, ale moim zdaniem to jest nadinterpretacja. Są przechwytywane przez Służbę Bezpieczeństwa odręcznie pisane ulotki albo jakieś takie teksty ad hoc tworzone, gdzie jakieś elementy wyraźnie antyradzieckie tam widać. To są albo jakieś rymowane wierszyki takie w niewybredny sposób pokazujące niechęć do naszego mocodawcy politycznego ze wschodu, ale to są pojedyncze rzeczy, więc z pewnością nie ma moim zdaniem żadnego wyraźnego zrywu niepodległościowego odnośnie grudnia 70 roku. Tu jednak chodzi o coś innego i ten bunt ma charakter polityczny, ale nie antysocjalistyczny przecież, nie antykomunistyczny. Może później się dopiero pojawią takie elementy gdzieś przy sierpniu czy pod koniec systemu, nie w grudniu 70. Bardzo panu dziękuję. My państwu polecamy nowości wydawnicze Instytutu Pamięci Narodowej właśnie dotyczące grudnia 70 roku do odnalezienia między innymi na naszej stronie internetowej. Państwa i moimi gośćmi byli pan dr Paweł Miedziński, oddział IPN w Szczecinie, i pan doktor habilitowany Daniel Wicenty, oddział IPN w Gdańsku. Dziękujemy uprzejmie.